wiecie, się zastanawiam czasami, Panie, dlaczego my przechodzimy przez różne sytuacje? Jakby jaki jest cel w tym, żebyśmy przechodzili przez trudności? Bo my przechodzimy, wiecie, jak jest przechodzimy przez łatwe rzeczy, to jest fajnie, ale jak przechodzimy przez trudności, to się pytamy, Boże, ale po co mi to wszystko jest? Wiecie, myślę, że Bóg chce nas nauczyć walki. I może teraz zobaczę, czy znajdę to. Ja dzisiaj przeczytałem taką rzecz. To jeszcze nie jest ten temat, którym chcę się dzielić, dobrze? Ale chciałem się tą rzeczą podzielić z wami. Przypomniała mi się pewna sytuacja właśnie w jednej z książek Ricka, w której Bóg chciał coś nauczyć jego. My popełniamy błędy czasami. Popełniamy błędy i później mówimy, Boże, dlaczego pewne rzeczy się dzieją w moim życiu tak, jak się dzieje coś. Cokolwiek, wiecie, to może być wypadek taki, jak, nie wiem, jakie Karol miał wtedy dylematy wewnętrzne, ale każdy z nas ma takie sytuacje i później mamy pytanie do Boga, Panie, dlaczego pewne rzeczy się dzieją? Dlaczego ja ponoszę konsekwencje moich głupich decyzji? Boże, zabierz te konsekwencje. Panie, ja już wiem, Rick Joyner też miał taką sytuację, w której musiał ponieść konsekwencje swojej głupiej decyzji. Tak bym powiedział. Zrobił coś głupiego i później były konsekwencje tego, co zrobił. I mówię, Panie, ja już się nauczyłem tego, ale zabierz konsekwencje tego, co zrobiłem. I wtedy Bóg mu powiedział tak. Dałem człowiekowi autorytet nad ziemią. Pamiętacie, Bóg powiedział, Adamie, to jest twoja ziemia, uprawiaj ją i strzeż. Bóg dał człowiekowi autorytet. Dał nam autorytet nad ziemią, żebyśmy my sprawowali na ziemi Boże zadanie, Boże wyroki, żebyśmy wprowadzali Boży porządek, tak? Myślę, że dla każdego z nas to jest jasne. To jest autorytet, który Bóg dał nam. Dał każdemu człowiekowi, ale między innymi także nam. I my mamy to robić w Jego imieniu, Jego władzą, Jego siłą, Jego mądrością, o to prosimy, ale to mamy robić my. I czasami popełniamy błędy, robimy głupią rzecz, z powodu której ponosimy jakieś konsekwencje, które są dla nas nieprzyjemne. Każdy z nas miał takie sytuacje w swoim życiu. Robisz coś, co jest głupie i później, wiecie, niektóre konsekwencje trwają lata całe. Pamiętacie, Izrael takie miał konsekwencje 40 lat wędrując po pustyni. To była konsekwencja niewiary, że Bóg może ich wprowadzić do ziemi. I Bóg mówi, okej, 40 lat wędrujecie po pustyni. I teraz mógłbyś powiedzieć tak, bo oni już następnego dnia, kiedy Bóg im to powiedział, wywiadowcy, którzy przynieśli złą wieść, nie wiem na ile nadążacie za tą historią, czytajcie Biblię, to jest ważne, że później łatwiej jest też zrozumieć pewne rzeczy. I oni musieli, ci wywiadowcy, którzy przynieśli złą wieść, że nie możemy tam wejść, bo tam są olbrzymi, my nie damy rady. I Bóg powiedział, będziecie 40 lat chodzili po pustyni. Wywiadowcy zmarli, 10, tak? Tylko dwóch, Jozue i Kaleb, przeżyli. I oni już następnego dnia powiedzieli do Boga tak, Panie, wejdziemy, już się nauczyliśmy tej lekcji, już rozumiemy, wchodzimy do ziemi. A jednak, co się wydarzyło? Mimo wszystko 40 lat musieli chodzić po pustyni. I możesz sobie zadać pytanie, dlaczego takie konsekwencje? Zwróćcie uwagę, że w naszym życiu, w życiu naszym, bo my patrzymy to na sytuację biblijną, ale w życiu każdego z nas są takie sytuacje, w których podejmujesz decyzję, a później czasami lata musisz dźwigać na sobie ciężar tych błędów. Tak? Myślę, że macie takie przypadki, wiecie jak to jest. Czasami szybciej to się dzieje, a czasami lata całe zmagamy się z pewnymi sytuacjami. I my byśmy chcieli powiedzieć, Boże, prosimy, zabierz te konsekwencje, zabierz. Ja już rozumiem, już się nauczyłem tej lekcji, zabierz konsekwencje. I tak jak wam powiedziałem, Rick też był w takiej sytuacji, w której głupia, jedna mała, drobna rzecz, tak by się wydawało, pociągnęła za sobą konsekwencje. I on mówi, Panie, zabierz, usuń te rzeczy. I Bóg, wiecie, co mu powiedział wtedy? Powiedział tak, usunąć konsekwencje twego działania
oznaczałoby usunąć autorytet. Jeszcze raz. To jest bardzo mądre zdanie. Tak jakby Bóg mu powiedział, ja nie mogę usunąć konsekwencji twojego działania. Dlatego, że usunąć konsekwencje twojego działania oznaczałoby usunąć autorytet. To tak jakby Bóg powiedział, okej, ja usunę konsekwencje twojego działania, ale jednocześnie razem z tym usuwam twój autorytet. To już nie ty panujesz, ty tylko ja ci mówię, co masz robić i ty robisz pod moje dyktando, ale w tym momencie już nie masz autorytetu. Rozumiecie, Bóg nigdy nie zabrał człowiekowi autorytetu nad ziemią. Bóg dał Adamowi autorytet nad ziemią, Adam popełnił błąd i co się stało? Bóg usunął Adama z Edenu, ale nie zabrał mu autorytetu nad ziemią. Dlatego w takich pytaniach, dlaczego dzieje się na ziemi tyle zła, dlaczego są wojny, dlaczego są choroby, to nie jest pytanie do Boga. Panie, dlaczego nie usuniesz tego? To jest pytanie do nas. Dlaczego my tego nie usuniemy? Bo Bóg dał nam autorytet nad ziemią. Bóg dał nam autorytet nad ziemią, tak? I ja wierzę, że z tego powodu, że Bóg dał nam autorytet, to dał nam też odpowiedzialność, abyśmy nauczyli się walczyć. My możemy czekać, powiedzieć, Panie, ja czekam na Ciebie, czekam, aż Ty usuniesz pewne rzeczy z mojego życia, aż Ty wyprostujesz drogę, czekamy. My w wielu sytuacjach czekamy, ale jestem przekonany, wiecie, nie chcę powiedzieć, że złą rzeczą jest czekać na Pana, my mamy czekać na Pana, ale jest wiele takich sytuacji, w których Bóg czeka na nas, aż to my weźmiemy miecz do ręki, aż my powiemy, Panie, ja będę walczył z Tobą, Ty mnie nauczysz, ale to ja mam walczyć. Rozumiecie? My współpracujemy z łaską. Paweł Apostoł mówi, ja współpracuję z łaską. I my musimy się nauczyć współpracować z łaską. Jest wiele sytuacji, które są w naszym życiu i myślimy tak, Panie, dlaczego dopuściłeś tę sytuację do mojego życia? Dlaczego dopuściłeś trudności do mojego życia? A Bóg pyta nas, dlaczego Ty dopuściłeś do tego? Rozumiecie, co chcę powiedzieć? My niekiedy robimy pretensje Panu Bogu, Panie, i nie rozumiemy wielu sytuacji, mówiąc, Panie, dlaczego Ty dopuściłeś do tego? Nie, dlaczego my dopuściliśmy? Panie, dlaczego Ty dopuściłeś do mojej choroby? Nie, dlaczego ja dopuściłem do tej choroby? Jest wiele rzeczy, kiedy Bóg powiedział, przywdziejcie całą zbroję Bożą, to powiedział, to twoja odpowiedzialność będzie teraz używać tej zbroi. Rozumiecie, zbroja jest nie po to, żeby wisiała na ścianie, jako wiecie, po prostu piękny obrazek. Bóg nie dał nam zbroi po to, żeby wisiała w ramce w naszym pokoju. On dał nam zbroję, żebyśmy jej używali. My czasami nie używamy zbroi. I tak jak wam powiedziałem w wizji, on widział wielu chrześcijan, którzy są pobici przez diabła i prowadzeni przez diabła do niewoli, pomimo tego, że mieli miecz i tarcze w swoich rękach, ale nie używali tych tarczy i mieczy. Ja myślę, że potrzebujemy zacząć być bardziej agresywni, dlatego że Biblia mówi bardzo jasno, że gwałtownicy wdzierają się do królestwa. My znamy ten fragment, ale tak mało to stosujemy, tak mało uczymy się walczyć, tak mało uczymy się nie zgadzać na sytuacje, nie zgadzać na choroby, nie zgadzać na różne rzeczy. Mało się tego uczymy. Ja nie chcę powiedzieć, że jestem tu świetnym przykładem. Ja też upadam w tych rzeczach, też... Wiecie, zresztą to nie jest kwestia osądu. To nie jest kwestia osądu. Jarek mówi, że był chory w tym tygodniu. To nie jest kwestia osądu dla niego, dlatego że, wiecie, każdy z nas też ma różne ciała. To jest zupełnie inna historia. Jeden musi naprawdę silnie walczyć, a drugi nie potrzebuje nawet w tej kwestii dużo walczyć. Bo on to otrzymał, to nie zasłużył. Nie, otrzymał silne ciało po swoich rodzicach choćby. Naprawdę to nie jest kwestia osądzania nas, że dlaczego ty jesteś biedny, a ty dlaczego jesteś chory, a ty dlaczego jesteś głupi. Rozumiecie? To w ogóle nie jest kwestia osądu, bo my pewne rzeczy otrzymujemy. To tylko Bóg wie, na ile walczymy o pewne rzeczy, a na ile opuszczamy tarczę i miecz.
Ale z całą pewnością to, co było moją myślą w czasie tej modlitwy, to było właśnie to, że jesteśmy zbyt pasywni i pozwalamy sobie na humorki, że dopada nas chandra, że dopada nas posępne myślenie, niewiara, pomimo tego, że moglibyśmy o to walczyć, że potrzebujemy o to walczyć, a my sobie pozwalamy na to, myśląc, że widocznie mam taki czas z Bogiem. Bardzo często nie. Tak jak powiedziałem, to nie jest do osądu nikogo z nas, bo czasami Bóg daje komuś taki czas, ale bardzo często tak nie jest. Bardzo często to my sobie pozwalamy na to. To taka myśl jeszcze z tej modlitwy. Miałem takie wrażenie, jakbyśmy mało mieli takiej zdecydowanej, wojowniczej postawy, a wierzę, że potrzebujemy. Dużo bardziej dzisiaj. Nie zdobędziemy królestwa bez tego. Rozumiecie? Nie zdobędziemy królestwa. Będziemy całe życie łazili po pustyni i płakali. Nie ma manny, nie ma mięsa, nie ma wody. Rozumiecie? Można całe życie chrześcijańskie przeżyć płacząc, tak jak Izraelici, którzy łazili po pustyni. Bóg przeznaczył nas do walki o ziemię obiecaną. I powiedział, tylko gwałtownicy zdobędą ziemię obiecaną. Ci, którzy mają taką postawę. Ja chciałbym dzisiaj, zacznę dopiero teraz, dobrze? Chciałbym dzisiaj mówić na temat uzdrowienia. Źle, że powiedziałem? Później mi powiecie, że jak coś. Dziękuję, Justynka. Dobrze, uspokoiłaś mnie. To się wytnie. To się wytnie. Dobrze. Słuchajcie, to dobrze. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy zaczęli temat uzdrowienia. Jeszcze raz zapytam, kto z was przesłuchał DHT? Kto przesłuchał DHT Karego Blake'a? Słuchajcie, bardzo bym prosił, żebyście przesłuchali DHT. To jest 17 nauczań. Uwierzcie, że to jest bardzo cenne nauczanie, nie tylko z powodu tematu uzdrowienia, nie tylko z tego powodu. DHT jest bardzo nowoprzymierzowe i to, o czym on mówi, zasadniczo jest związane z uzdrowieniem, z tematem uzdrowienia, w rzeczywistości jest daleko szersze, dlatego że jest związane z przemianą myślenia. My potrzebujemy przemienić myślenie także w temacie uzdrowienia, ale to jest daleko szersze. To jest przemiana myślenia, jaka powinna cechować każdego chrześcijanina, który żyje pod nowym przymierzem. Ja wiem, że to są, wiecie, hasła, to co ja mówię. To tylko są hasła. Wiecie, my mogliśmy powiedzieć tak, no przecież my żyjemy pod nowym przymierzem, bo jesteśmy chrześcijanami. Nie. Niestety tak nie jest. Niestety wielu chrześcijan, którzy wydawałoby się powinni żyć pod nowym przymierzem, żyją pod starym przymierzem, pod przymierzem zakonu, pod religią. Biblia to bardzo jasno mówi. Dlatego wierzę, że nauczanie, między innymi to nauczanie Karego Blake'a na temat uzdrowienia, ono nam pomoże. Ja chciałbym, żebyśmy ten temat uzdrowienia zaczęli się tym tematem zajmować. Nie chcę, żeby to było tak jak z tematem serca, że będziemy cały czas, wiecie, wałkowali, ale chciałbym, żeby nie wiem w jakiej częstotliwości, żeby ten temat dotykać. I to jest 17 nauczań. Wiecie, ja już powoli kończę te nauczania. Tych nauczań, żeby was zachęcić, mówiłem wam już kiedyś, że przesłuchałem 20 razy, przynajmniej 20 razy tych nauczań DHT Karego Blake'a. 17 nauczań, na okrągło to słuchałem, bo czułem, jak mój duch się odnawia, jak mój duch nabiera totalnie innej perspektywy. Dlatego zachęcam, naprawdę jest to bardzo cenne, bardzo cenne. Ale też DHT jest takim, że tak powiem, autorskim nauczaniem, autorskim cyklem Karego Blake'a i on też, prowadząc służbę Johna G. Lake'a, on prosi, żeby nie nazywać DHT, jeżeli to nie jest prowadzone przez wyszkolonych przez niego takich trenerów. Dlatego ja nie chciałbym, żebyście powiedzieli, ja chcę bazować na nauczaniu Karego Blake'a DHT i będę wyciągał z tego pewne rzeczy ważne,
ale to nie jest DHT, dobrze? Chciałbym, żeby to było jasno powiedziane, bo to też będzie w internecie, żeby nikt nas nie posądził o to, że my robimy jakiś, jak to się mówi, plagiat, nie plagiat, coś takiego, tak? Że zrzynamy, ściągamy. Nie, to jest, to bazuje na jego nauczaniu, ale to nie jest DHT, dobrze? Natomiast ja bym chciał bardzo, żebyśmy mogli przesłuchiwać te nauczania. W tygodniu przesłuchajcie na przykład 3 nauczania. Ja tak robiłem sobie, przesłuchałem 3, myślę, że jakbyśmy tak 3 nauczania, to w parę tygodni jesteśmy w stanie to przerobić. Natomiast chciałbym dzisiaj zacząć, nie bazując jeszcze na tym nauczaniu DHT Carego Blake'a, ale na pewnej, na tym, co ja sam osobiście przeżyłem w związku z tym tematem uzdrowienia. I to się zaczęło w klasztorze. Wiecie, ja do klasztoru trafiłem jako taki typowy katolik z wioski, który był gdzieś tam w parafii wioskowej, zupełnie nie mając świadomości wielu rzeczy. Ja nie miałem świadomości, nie wiedziałem nic na temat chrztu Duchem Świętym. Nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego jest w Biblii. To jest niesamowite, że wielu katolików słucha co niedzielę nauczań, słucha mszy, a nie mają świadomości, o co Biblia mówi o chrzcie Duchem Świętym. W ogóle nie ma świadomości. Ja też nie miałem świadomości, kiedy poszedłem do klasztoru, ale tam poznałem ludzi, którzy byli z Odnowy w Duchu Świętym. To jest katolicka wspólnota Odnowa w Duchu Świętym. I oni wiedzieli dużo na temat chrztu Duchem Świętym, na temat darów Ducha Świętego, między innymi także daru uzdrawiania i w ogóle uzdrawiania. I oni mi o tych rzeczach mówili. Dla mnie to było zupełnie nowe. I powiem wam, że w temacie uzdrowienia ja byłem zaskoczony, kiedy w ogóle dostrzegłem tę kwestię w Piśmie Świętym. I powiem wam, że moja Biblia katolicka, pierwsza moja Biblia, ja zacząłem kolorować Biblię. Nie wiem, czy wy macie zwyczaj kolorowania Biblii swojej? Ktoś ma taki zwyczaj? Słuchajcie, bardzo wam polecam, żebyście kolorowali Biblię. Ja mam 4 kolory, kiedyś miałem więcej. I zaznaczałem kolorami różne wersety. Jestem wzrokowcem i ja do dzisiaj wiem, pamiętam. Wiecie, to wymaga pewnej dyscypliny od nas, ale ona się opłaca. Będziecie dużo bardziej zorientowani w Piśmie Świętym. Wiecie, zawsze ludzie mnie pytali, Konrad, a gdzie to jest w Biblii? Bo dzisiaj mamy w smartfonach Biblię i możemy to łatwo znaleźć, bo wiesz, wpisujesz tam hasło i wyszukiwarka nam to pomaga znaleźć. Natomiast kiedyś tego nie było, ja musiałem wszystko w Biblii sam znaleźć. A dzięki temu, że kolorowałem Biblię, to byłem w stanie wiele rzeczy znaleźć dość szybko, dlatego mnie pytali zawsze, a gdzie to jest w Biblii napisane, a to gdzie jest napisane? To dzięki temu, że kolorowałem Biblię. Nie chodzi o pamięć cudowną, ale byłem praktyczny, dlatego polecam, kolorujcie. I w klasztorze moja Biblia katolicka była bardzo mocno pomalowana kolorem zielonym, bo kolor zielony oznacza uzdrowienie. Wszystkie fragmenty, które dotyczyły uzdrowienia, malowałem na zielono. Dlatego polecam wam. I chciałbym wam dzisiaj pokazać pewne fragmenty w Piśmie Świętym, które mnie zaskakiwały. Wiecie, ja tak jak wam powiedziałem, ja byłem takim typowym katolikiem, który... A ładny mamy stolik, nie? Fajnie, że nowość jest. Taka dygresja. No właśnie tak... Skąd to się zna... O! Więc ja, tak jak wam powiedziałem, ja byłem typowym katolikiem, który w ogóle nie wiedział, o co chodzi. Ja miałem wrażenie, że Pan Bóg jest po to na niebie, żeby patrzeć na nasze życie i żeby tylko mówić, tak trzeba się zachowywać, a tak się nie wolno zachowywać. Rozumiecie? Miałem taki obraz Boga, który jest tylko tym, który wyznacza normy zachowania. I On umarł za nas na drzewie krzyża, żeby jakoś nam pomóc poradzić sobie z grzechem. I zaraz nam mówi, ja za ciebie umarłem, to nie grzesz. Nie rób tego, nie rób tamtego, a zachowuj się dobrze, chodź do kościoła i tak dalej. Ja miałem taki, nie wiem, może to jest typowy sposób myślenia wielu wierzących, że Pan Bóg jest po to tylko, żeby wyznaczać normy i później przypilnowywać nas, żebyśmy przestrzegali tych norm. Może wielu z was miało ten taki sposób myślenia. Więc wydawało mi się, że jego dzieło krzyża, to co Jezus zrobił, było właśnie po to, żeby nas poprawić, żeby nas naprawić, żeby z grzesznika zrobić w miarę świętego człowieka. No wiecie, ci, co dochodzą do najwyższego levelu, no to osiągają status święty, później mają zamiast MGR, to mają przed nazwiskiem siwy, święty Stanisław Kostka, nie?
To są ci, którzy doszli do najwyższego levelu. Więc chodzi o, ja myślałem, że tak jakby taki jest cel i Bóg po to przyszedł na ziemię, żeby nas doprowadzić do świętości, żeby nas poprawić. Tak mi się wydawało. I nagle w Biblii, kiedy w klasztorze mi pokazywali ci moi znajomi nowe fragmenty, to ja nagle zacząłem widzieć, że jest jeszcze coś dużo więcej, niż mi się wydawało. Nagle zacząłem dostrzegać fragmenty, które mówią o tym, że Bóg nie tylko poszedł, żeby złamać moc grzechu, ale żeby także zabrać chorobę ode mnie. I to było dla mnie ogromnym szokiem. To, że Bóg jest zainteresowany moim zdrowiem, fizycznym zdrowiem. Bo do tej pory wszystkie fragmenty, które dotyczyły zdrowia, ja traktowałem w sposób tak zwany duchowy, symboliczny. Popatrzcie, chciałbym wam pokazać pewne rzeczy, które zmieniały mój sposób myślenia. Rozumiecie? Chciałbym dzisiaj, żebyśmy, jakby celem moim dzisiaj jest pokazać nam i upewnić nas, że Pismo Święte daje tak duży dowód na to, że Jezus Chrystus umarł nie tylko z powodu naszych grzechów, ale także z powodu naszych chorób. Nie w sposób symboliczny, ale dosłowny. Z powodu fizycznych i duchowych chorób, po to, żeby je usunąć z naszego życia. I ja byłem zaskoczony, że to dostrzegłem w Biblii. I czy my żeśmy sobie przychodzili z Bibliami, tylko ja odkryłem jakiś fragment, mówił, wow, leciałem z Biblią do kolegi, mówi, zobacz, tu mi pisze to, on mówi, dawaj kredkę i już kolorował, ja kolorowałem. To było naprawdę coś, co ja bardzo mocno przeżywałem, że Bóg do dzisiaj uzdrawia. Wiecie, do tej pory myślałem tak, po zdrowie to lecimy, po odpuszczenie grzechów lecimy do księdza, do konfesjonału, a po zdrowie lecimy do lekarza. Zwykła rzecz, no jak potrzebuję uzdrowienia, no to tabletki, lekarz. Nie miałem zielonego pojęcia, że Bóg jest zainteresowany tą kwestią. Rozumiecie? Dlatego to było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, że w Piśmie Świętym jest dużo takich fragmentów. I teraz chciałbym przeczytać wam parę. Zwróćcie uwagę, druga Mojżeszowa na przykład. To są takie najbardziej typowe fragmenty. Najbardziej typowe fragmenty o uzdrowieniu. Druga Mojżeszowa 15:26. Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja Pan, Twój lekarz. Wow, ja Pan, Twój lekarz. Ja zobaczyłem to, że Bóg jest moim lekarzem. Dla mnie to było zaskoczenie, że Bóg chce być Twoim lekarzem. I bo ja Pan, Twój lekarz. Drugi fragment, też druga Mojżeszowa, 23:25-26. Bóg mówi, służcie Panu Bogu waszemu, a On pobłogosławi chleb twój i wodę twoją. Oddalę też choroby spośród ciebie. Nie będzie roniącej ani niepłodnej w twoim kraju. Liczbę dni twoich uczynię pełną. Oddalę też choroby, nie będzie roniącej. Nie będzie roniącej ani niepłodnej w twoim kraju. Możesz sobie pomyśleć tak. Wiecie, kobiety mają... Dużo kobiet ma problem z zajściem w ciąży, z utrzymaniem ciąży. Mnóstwo jest takich rzeczy. Mnóstwo na tym tle jest. Ja w swojej rodzinie tego doświadczałem. I możesz sobie zadać pytanie. Panie, naprawdę ty jesteś tym zainteresowany? Bóg mówi, nie będzie roniącej ani niepłodnej. Nie będzie. Zwróćcie uwagę na pewną rzecz. Kiedy ja czytałem te fragmenty, wiecie, co ja dostrzegałem? To nie były tylko fragmenty w Piśmie Świętym. To było serce Ojca. W nich widziałem serce Taty. Jakie jest serce Boga? On mówi, ja nie chcę, ja nie po to dałem ci ciało, żeby ono było chore, żeby było słabe, żebyś nie mogła urodzić dziecka, żebyś miała problemy. Ja nie po to to dałem. Ja zobaczyłem serce Taty. Serce Taty jest takie, On chce, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy byli zdrowi. Kolejny jeszcze fragment. 5 Mojżeszowa, 7 rozdział, 14-15. Będziesz najbardziej błogosławionym ze wszystkich ludów. Nie będzie niepłodnego i niepłodnej ani u ciebie, ani wśród twojego bydła. Zobacz, zwróć uwagę, Bóg mówi, nawet u twojego bydła nie będzie niepłodnego okazu. Nawet wśród bydła. My czasami to akceptujemy w naszym życiu. Myślimy sobie, no widocznie,
Widocznie taka jest Boża wola. Nawet wśród twojego bydła, Bóg mówi. Dalej. Pan oddali od ciebie wszelką chorobę. Zwróćcie uwagę, ja to podkreśliłem. Wszelką chorobę. My czasami myślimy tak. No tak, wiem, że Bóg chce, ale może nie wszystkie choroby? Może nie wszystkie choroby chce oddalić. Nie, on mówi wszelką chorobę. Wszelką chorobę. Pan chce oddalić od ciebie. I wszystkie zgubne zarazy egipskie, które poznałeś, nie dopuści ich do ciebie, lecz ześle je na wszystkich, którzy cię nienawidzą. Pan nie dopuści tych chorób do twojego życia. On nie chce tego. Rozumiecie? Ja zacząłem rozumieć, te fragmenty wszystkie pokazywały mi Bożą wolę. To, jaki jest Bóg. On powiedział, ja nie chcę żadnej choroby. Żadnej. Ja nie chcę niczego złego dla twojego życia. Zwróćcie uwagę na taką rzecz. Bóg jest święty, jest czysty, jest zdrowy, jest szczęśliwy. Możesz wymieniać różne rzeczy. I chcę wam powiedzieć, jeżeli on taki jest, to chce tego samego dla nas. Rozumiecie? Zasada jest bardzo prosta. Tutaj nie trzeba nic kombinować. To nie jest coś na takiej zasadzie. No wprawdzie Bóg taki jest, ale może on nie chce tego dla nas. Nie. Bardzo prosto. To, co jest dobre dla Boga, to, co jest w nim, on chce także mieć w nas. Rozumiecie? To jest bardzo prosta zasada. Jeżeli on jest święty, on chce, żebyśmy my byli święci. Jeżeli on jest czysty, chce, żebyśmy my byli czyści. Jeśli on jest zdrowy, to chce, żebyśmy my byli zdrowi. Jeżeli on jest mądry, chce, żebyśmy my byli mądrzy. To jest bardzo prosta rzecz. Możesz sobie dzisiaj zadawać pytanie. Panie, jaka jest twoja wola dla mojego życia? Popatrz na niego. Jaki on jest, taki chcesz, byś był ty. Jaki ojciec, taki syn. Wiecie, to jest moja modlitwa. Ja często tak się modlę. Mówię, tato, ja chcę być taki jak ty. Taki, jaki ojciec, taki syn. Proste. Ja się modlę, tato, nie interesuje mnie to, to nie jest twoja wola, bo ty taki nie jesteś, ja też tego nie chcę. Ty jesteś zdrowy, ja nie akceptuję w moim życiu żadnej choroby. Wiecie, ja od zawsze w tym temacie uzdrowienia słyszałem, ale czy Bóg zawsze chce uzdrawiać? To było odwieczne pytanie. Czy Bóg zawsze chce uzdrawiać? Wiecie, to nie jest, odpowiedź nie jest taka prosta, jeśli chodzi o kościoły. W wielu kościołach wyznaje się teologię, że Bóg nie chce uzdrawiać, że on dzisiaj nie uzdrawia. Świadkowie Jehowy mówią bardzo otwarcie, że jeśli jest jakieś cudowne uzdrowienie, to jest od diabła. Że Bóg dzisiaj nie uzdrawia, że Bóg zakończył uzdrowienie, że zakończył cuda, że cuda się skończyły razem z czasem apostołów. To świadkowie Jehowy mówią, to mogę wam powiedzieć. Że razem, kiedy umarli apostołowie, to Bóg skończył uzdrawiać, że ten czas cudów się skończył. I w wielu kościołach, nawet jeżeli nie jest to aż do takiej skrajności gdzieś tam to się nie posunęło, to i tak jest zawsze to pytanie, ale czy naprawdę Bóg chce zawsze uzdrawiać? Ja bardzo często stykałem się i z takimi dyskusjami, czy Bóg chce uzdrawiać zawsze? Czy Bóg chce uzdrawiać każdą chorobę? Tutaj w tym fragmencie jest powiedziane, on mówi wszelką chorobę. Wiecie, jest wiele fragmentów, które być może ja będą, jeśli nie teraz, to będą innym razem, o tym, jak Jezus uzdrawiał wszelką chorobę. Wszelką. Jeśli kiedykolwiek zdarzy ci się taka sytuacja, że pomyślisz sobie tak, okej, rozumiem, że Jezus uzdrawiał tego, że uzdrowił tamtego, że uzdrowił ślepego, chromego i tak dalej, ale chyba, czy on na pewno chce mnie uzdrowić? Chciałbym dzisiaj, taki jest mój cel, wiem, że to nie jest łatwe, bo my czasami tak długo jesteśmy bombardowani kłamstwami, religijnymi kłamstwami, że bardzo długo czasami potrzebujemy przemieniać swój umysł, aby upewnić się w tym, że na pewno, z całą pewnością, tak, amen, bez dwóch zdań, bez żadnej wątpliwości, Bóg chce uzdrawiać każdą chorobę, zawsze. Ja chcę wam powiedzieć, ja dzisiaj jestem tego pewny, przekonany. To, że tak się nie dzieje, to jest zupełnie inna historia. Dlaczego tak jest? To też jest niezwykle ważna rzecz, żebyśmy to zrozumieli. Mianowicie, że nasza doktryna
czyli nasza nauka, którą mamy, nasza teologia, nasze zrozumienie Boga, ono nie może być oparte na doświadczeniu, a tylko i wyłącznie na Piśmie Świętym. Tylko i wyłącznie Pismo Święte jest podstawą naszej doktryny. Czyli to, w co wierzysz, musi być oparte tylko i wyłącznie na tym. Jeżeli nie jest oparte na Piśmie Świętym, a jest oparte na doświadczeniu, to przegrałeś swoje życie. To przegrałeś walkę o wiarę. Od razu ci chcę powiedzieć. Jeżeli my bazujemy, opierając się nie na Piśmie Świętym, ale na własnym doświadczeniu i na tym doświadczeniu naszym budujemy naszą teologię, czyli nasze zrozumienie Boga, naszą doktrynę zasadzamy na doświadczeniu, to nic nie osiągniemy w wierze, nic. Na czym to w praktyce polega? Chodzi mi o taką rzecz. My czasami myślimy tak, a Bóg uzdrawia, to będziemy się modlili o uzdrowienie. No i modlimy się o uzdrowienie, od dziecka, znajomego, kogokolwiek z rodziny, po czym czasami nie doświadczamy uzdrowienia. Modlisz się raz, modlisz się drugi raz i zaczynasz się zastanawiać, a może Bóg nie chce jego uzdrowić. Wiecie, co to jest? To jest właśnie budowanie doktryny na doświadczeniu. To jest, od razu jesteśmy skazani na porażkę. Dokładnie. On przekonuje nas, że to nasze doświadczenie ma wyznaczać nasze zrozumienie, naszą teologię, a nie Pismo Święte. Tak to jest, oczywiście, jak Justynka mówisz, to jest dzieło diabła, który nas przekonuje, żebyśmy nie na tym się opierali, tylko żebyśmy się opierali na własnym doświadczeniu. Dlatego to jest niezwykle istotne, że musimy bazować tylko i wyłącznie na tym. A Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie, że Bóg chce oddalić wszelką chorobę. I co jest ważne, i chciałbym jeszcze raz to podkreślić wam. Jeżeli zastanawiasz się, czy to jest, Panie, Twoją wolą dla mojego życia, to chcę ci powiedzieć, to, co jest Bożą wolą, to, co jest dobre dla Boga, taki też masz być ty. Jeśli On jest szczęśliwy, to znaczy, że On też chce, żebyś ty był szczęśliwy. Jeśli On jest zdrowy, to chce, żebyś był zdrowy. Ja za chwileczkę jeszcze do tego wrócę, ale uważam, że to jest niezwykle istotne. Zobaczcie, na kolejnym slajdzie jest pewien fragment. Rick Joyner mówi tak. Nikt z tych, którzy stają się jedno z Nim, nie pozostaje zraniony lub nieczysty. Nikt z tych, którzy pozostaje jedno z Bogiem. Jak przybliżasz się do Boga, to nie pozostaniesz zraniony lub nieczysty. My się zmagamy czasami z różnymi rzeczami w naszym życiu, ale jeżeli będziesz pozostawał w jedności z Bogiem, to On doprowadzi cię do zdrowia. To On uleczy wszystkie twoje choroby, wszystkie rany, także rany twojego serca. I tutaj nie ma, tak jak wam powiedziałem, to nie ma znaczenia, czy to dotyczy chorób wewnętrznych, choroby twojego serca, twoich ran, zranionych emocji, czy dotyczy to ciała. Każda choroba, czy to choroba duszy, czy choroba ciała, to jest coś, co Bóg chce uleczyć. Bóg chce, żebyś jest zainteresowany całym człowiekiem. Chce, żebyśmy byli cali zdrowi. Bo zwróćcie uwagę, ja czytałem kolejne fragmenty i kolejne fragmenty mnie zaskakiwały. Zobaczcie na slajd niżej. Psalm 103. On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje. On odpuszcza wszystkie winy. Wiecie, ja do tej pory, tak jak nie widział tych fragmentów, widziałem to, że Bóg odpuszcza winy, że Bóg nam przebacza nasze winy. Ale On mówi też, ale On leczy też wszystkie choroby twoje. Wszystkie choroby twoje. To jest serce taty. Rozumiecie? To jest serce taty. On taki jest. On jest zdrowy i chce zdrowia dla swoich dzieci. I niżej, Psalm 107, 20. Posłał swoje słowa, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. Następny fragment dotyczy pewnej sytuacji, która będzie miała miejsce w Nowym Jeruzalem, w przyszłym życiu, w przyszłości, czyli w nowym świecie, na nowym świecie. Wtedy, kiedy Jezus wróci, wiecie, to jest, ja kiedyś ten temat poruszałem, tysiącletniego królestwa. Pamiętajcie, że w tysiącletnim królestwie
Jezusa, to nie będzie tak, że to nie będzie niebo. Rozumiecie, to niebo w nas, naszych wyobrażeń. Dlatego, że Biblia mówi o tym, że po tysiącletnim królestwie szatan zostanie wypuszczony, żeby zwieść narody. I jest fragment w Księdze Izajasza, który nie tylko Apokalipsa świętego Jana, ale także fragment z Księgi Izajasza, między innymi, mówi o tysiącletnim królestwie Jezusa. I zwróćcie uwagę, co on mówi o tym czasie, który nastanie. Proszę kolejny slajd. To jest Izajasz 65, rozdział 20. Mówi tak, nie będzie już tam w nowym świecie. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą. Zwróćcie uwagę, jaki będzie wiek w przyszłości. 100 lat, jak ktoś będzie miał w nowym świecie, czyli w tym czasie milenium, jak ktoś będzie miał 100 lat i umrze, to powiedzą, wow, ale młody chłop umarł. Wiecie, co to znaczy, że ludzie będą dalej umierali, dalej będą się rodzili w tysiącletnim królestwie, czyli w tak zwanym przyszłym wieku. To będzie zanim nastanie sąd ostateczny. Będzie czas milenium. Ja o tym kiedyś mówiłem, nie wiem, czy pamiętacie. To jest bardzo ciekawa rzecz, kwestia eschatologii, to jest bardzo ciekawe sprawy. Ale między innymi Bóg mówi, że jak ktoś umrze jako stuletni, to będzie uważany za młodzieńca. Wiecie, gdyby w czasach Noego umarł gość w wieku 100 lat, to by powiedzieli, ale młody człowiek, no młodzieniaszek, 100 lat, młodzieniaszek. Wiecie, oni żyli 900 lat. Oni żyli 900 lat, więc jak ktoś umarł w wieku 100 lat, to jakby dziecko umarło. Wiecie, inny sposób myślenia, ale chcę wam powiedzieć, Bóg przeznaczył człowieka do takiego życia, do życia w zdrowiu, w sile. To my dzisiaj przyzwyczajeni jesteśmy, że nie domaga, że szczyka w kościach i tak dalej. My jesteśmy przyzwyczajeni do nienormalności. Normalnym stanem człowieka jest życie w zdrowiu duchowym, psychicznym, fizycznym. To jest normalny stan człowieka i Bóg nas do tego przeznaczył. Jest jeszcze kolejny fragment z Izajasz też, werset dalej, 66 rozdział, nie werset, tylko rozdział i 9 werset. Czy ja mam doprowadzić płód do samego łona? Zwróćcie uwagę, to jest ciekawe. Bóg mówi, czy ja mam doprowadzić płód do samego łona, a nie dopuścić do porodu? Mówi Pan. Albo czy ja, który doprowadzam do porodu, mam zamknąć łono? Mówi Twój Bóg. Nie wiem, czy wam już kiedyś mówiłem, wiecie, jak byłem w klasztorze, byłem w drugim roku w Borkach Wielkich, taka miejscowość przed Częstochową. I tam troszkę w takim starym stylu wokół kościółka, który już był nieużywany, był cmentarz parafialny. To tak po staremu tak robili, że cmentarze były wokół kościółka, w środku wioski. I pamiętam, jak na tym cmentarzu wokół tego kościółka widziałem napis, który dla mnie był nie do przyjęcia zupełnie i do dzisiaj jest nie do przyjęcia. Na grobach dzieci małych. Widzieliście takie groby? W Legnicy też jest takie specjalne miejsce dla dzieci. Na grobach dzieci było napisane Bóg tak chciał. A ja mówię, nie mogę. Tato, który dał życie, on chciał je zabrać? Po co? Dlaczego? Moje serce, które poznawało miłość taty, które poznawało, że Bóg chce uzdrawiać, nie mogło zaakceptować tego właśnie, tej kłamliwej próby wyjaśnienia sobie. Wiecie, ludzie nie potrafią sobie z tym poradzić. Rodzic, który, mama, która nosi dziecko w swoim łonie i w chwili porodu traci to dziecko, ona nie może sobie wytłumaczyć tego, dlaczego. Gdzie ja mam świadomość, że wiele kobiet się z tym zmaga, z niedoszonymi ciążami. Jak mówię, ja w swojej rodzinie tego doświadczałem i ja wiem, że mnóstwo kobiet roni. Ja wiem, że tak jest. To jest nienormalny świat, ale to, że ten świat jest nienormalny, to nie znaczy, że my mamy teraz do tego dorabiać naszą teologię. I my później sobie jakoś próbujemy wyjaśnić, wiecie, żeby się nie pogniewać na Pana Boga, mówimy, no Bóg tak chciał i nie rozumiem tego, ale straszne. Bóg tak nie chciał. Bóg tak nie chciał. To nie jest,
łatwe, wiem, że to nie jest łatwe, żeby to zaakceptować. Boży mężowie mieli takie same doświadczenia. Ale ja chcę wam powiedzieć, ja nigdy tego nie zaakceptuję. Cary Blake, który stracił dwuletnią córkę. On stracił dwuletnią córkę, a cały czas modlił się o uzdrowienie. Modlił się, mówi, szedł w tę stronę, ale stracił. Mówię, nie zdążył. I ona umarła. I powiedział tak, mogłem wtedy zrezygnować i powiedzieć, nie, to wszystko jest kłamstwo. Biblia mówi o tym, że Bóg chce uzdrawiać. Nie, to kłamstwo, bo doświadczenie mu pokazało coś innego. Ale on powiedział, nie, ja się nie wycofam. Nie wycofam się. Ja będę dalej szedł w tę stronę. I mówi, tylko dlatego, że się nie wycofał z tego, to Bóg zaczął doświadczać później z Bogiem uzdrowień. I wszystko się zmieniło. Tylko dlatego, że się nie wycofał. Nie budujmy naszej teologii na naszym doświadczeniu, bo później będziemy musieli napisać w taki sam sposób. Widocznie Bóg tak chciał. Nieprawda. Bóg chce uzdrawiać. I tak jak mówi ten fragment z Księgi Izajasza, Bóg mówi tam, czy ja mam doprowadzić płód do porodu, do samego łona, a nie dopuścić do porodu? Rozumiecie? To jest takie, to się wydaje takie oczywiste. Bóg doprowadza do porodu, to On daje życie. Czy ma teraz je zabrać? W ogóle niezrozumiałe jest, ale tak jak mówię, my sobie jakoś musimy poradzić z takimi sytuacjami, bo to są bardzo emocjonalne, jakoś ludzie sobie radzą. Albo, czy ja, który doprowadzam do porodu, mam zamknąć łono? Czy to jest Bóg? Czy to Bóg zamyka łono? Nie. Z całą pewnością nie. I oczywiście Nowy Testament mówi mnóstwo na ten temat, mnóstwo. Cała służba Jezusa. Wiecie, kiedy On szedł głosić Ewangelię Królestwa, tak naprawdę to jest cała masa różnych cudów uzdrowień, zwłaszcza uzdrowień. Wiecie, On oczywiście rozmnożył chleb, chodził po wodzie, ale cała masa cudów dotyczy uzdrowienia ciała. To jest, wiecie, to jest coś, co dotyka tak wielką liczbę ludzi, tak wielka liczba ludzi potrzebuje uzdrowienia, że nie ma się co dziwić, że Jezus, który głosił Królestwo, to przede wszystkim ono się objawiało w uzdrowieniu ciała. I zwróćcie uwagę na Jego służbę. Proszę kolejny slajd. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział. Jezus posyła swoich uczniów. Posyła 70, posyła apostołów, bo On posyłał zarówno 12, jak i też 70 uczniów. Mówi do nich tak, a idąc, głoście wieść, ale popatrzcie, to dotyczy nas, On mówi to do nas, a idąc do Bolesławca, On mówi też do nas, a idąc do Bolesławca, głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios, chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Znamy to, tak? On mówi, to jest nasza misja. To jest misja do Bolesławca. Idąc do Bolesławca, co mamy mówić do ludzi? Bóg jest dobry i cię kocha. On mówi, a jestem dalej chory, przykuty do łóżka, chorobą, niemocą, czymkolwiek. Bóg chce, żebyśmy głosili dobrą wieść i żebyśmy chorych uzdrawiali. A nie tylko im mówili, wiesz, Pan cię pocieszy i sprawi, że będziesz mniej czuł swoje odleżyny. No, ludzie potrzebują uzdrowienia. To jest misja Kościoła. Musimy do tego dojść. Kochani, musimy, jako Kościół, musimy dojść do miejsca, w którym pójdziemy i to stanie się naszą misją, że będziemy chorych uzdrawiali, umarłych wskrzeszali. Jeśli On tak powiedział, to tak będzie. Chyba że uwierzymy w nasze doświadczenie i nasze doświadczenie wykrzywi teologię i powie, no wprawdzie Bóg tak powiedział, ale to było w czasach apostołów, a dzisiaj żyjemy w innym czasie i chyba dzisiaj On już nie ma tego dla nas. To jest straszne, jeżeli dojdziemy do takiego momentu. Wtedy zamknijmy te drzwi, nie wpuszczajmy tych ludzi. Co my możemy im zaoferować? Powiedzieć, no wiecie, no my tylko czekamy, aż Jezus przyjdzie i nas zabierze z tego świata. To jest misja, nie tylko 12, ale nasza misja. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Kolejny fragment. Zwróćcie uwagę, On ich wysłał, a później
Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. Powróciło wtedy owych 72 z radością, mówiąc: Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Rzekł więc do nich: Widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Zwróćcie uwagę, oni wracają z misji. Z jakiej misji? Na którą Jezus ich posłał. Jezus ich posłał na misję, która była w tym wyżej fragmencie. Tak? Fragment wyżej mówi, jaka była misja? Idźcie i chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie. Tak? To była misja. Misja dotyczyła uzdrawiania chorych w dużej części. Taka była ich misja. I oni wrócili z tej misji, a Jezus mówi tak do nich. Popatrzcie na to, co podkreśliłem. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach, skorpionach i wszelkie potędze nieprzyjacielskie. Więc czym jest choroba? Czym jest choroba zatem? Kiedy połączysz te dwa fragmenty, to widzisz bardzo wyraźnie, że choroba, niemoc i śmierć to jest potęga nieprzyjaciela. To nie jest coś, co dał Bóg człowiekowi, a ja cię, Kaziu, nie lubię, to tobie dam chorobę taką, bo ja cię nie lubię. I ty masz chorobę, bo byłeś grzesznikiem, to ja ci to dam. To nie jest Boża wola, tylko to jest co? Węże, skorpiony i cała potęga nieprzyjaciela. Jezus mówi, ja dałem wam moc, żebyście po tym deptali. To jest nasza misja deptania po potędze nieprzyjaciela. A ta potęga nieprzyjaciela to jest choroba. Choroba to nie jest coś od Boga, choroba to jest coś od diabła i mamy po tym deptać. Widzicie to wyraźnie w tych fragmentach? Jak będziecie te fragmenty czytali, jeszcze pewna rzecz. Ja się zastanawiałem nad tym, czy my mamy się tym tematem zajmować. Wiecie, ja jestem przekonany do tego, że Bóg chce, żebyśmy uzdrawiali. Jestem przekonany do tego święcie. I myślę sobie tak, czy my mamy na pewno ten temat wałkować tutaj w Kościele? Jestem przekonany, że tak. Przekonany jestem, że tak. Czym się będziemy karmili, to będzie pracowało w naszych sercach. Czym się nakarmimy, jeżeli będziemy się zajmowali tematem na przykład prorokowania, to Bóg zacznie nam dawać wiarę w temacie prorokowania. Bo co mówi list do Rzymian? Że wiara rodzi się ze słuchania. Jak będziesz słuchał o prorokowaniu, że Bóg chce prorokować, żebyśmy my prorokowali, to będzie się rodziła wiara w tym sercu i zaczniesz to robić. Ale jeżeli będziemy wierzyli w to i czytali o tym w Piśmie Świętym, że Bóg chce uzdrawiać ludzi, to będzie się rodziła wiara w naszych sercach. Jestem przekonany, że musimy się napełniać tym tematem, że musimy nasiąkać tymi słowami dotyczącymi uzdrowienia. Dlatego powiedziałem wam, że chciałbym, żebyście słuchali. Nie czekajcie, aż ja to wam skrócę i w pigułce przedstawię, co Karen mówi na temat DHT, chociaż to zrobię. Ale proszę, także słuchajcie tego, dlatego że on uzupełnia wiele. Ja nie ze wszystkim się zgadzam. Nie ze wszystkim się zgadzam. Dlatego wyekstrahuję, że tak powiem, z tego jego nauczania to, co jest według mnie najcenniejsze i najważniejsze. Ale uzupełnijcie to sami, słuchając DHT Karego Blake'a, dobrze? Proszę, zróbcie to. Uwierzcie, to jest bardzo, bardzo cenne. Ja jeszcze raz to puszczę wam, cały ten cykl nauczań DHT Karego, żebyście tego słuchali. Proszę, podejmijcie takie wyzwanie. Więc musimy się napełniać, nasiąkać tym nauczaniem. Więc Bóg mówi, żebyśmy deptali po wszelkiej potędze nieprzyjaciela. To jest potęga nieprzyjaciela, szatana. I tak zwany ostatni nakaz misyjny, czyli ostatnie słowa Jezusa. Wiecie, ja pamiętam, jak ktoś kiedyś powiedział coś takiego. Jeżeli ktoś przed swoim odejściem z ziemi albo na łożu śmierci, ktoś mówi coś, zbiera rodzinę i mówi, słuchajcie, mam wam przekazać ostatnią rzecz. To wiesz, to znaczy, że to jest ważna sprawa, tak? To jest coś ważnego. Ktoś zbiera rodzinę i mówi, zanim odejdę, chcę wam coś przekazać. To jest na pewno poważna sprawa. I Jezus dał ostatni nakaz, zanim odszedł w górę, zanim został wzięty w górę. I ten ostatni nakaz, proszę Jarek, kolejny slajd, to jest Ewangelia Mateusza 16, rozdział 17-18. To jest tak zwany wielki nakaz misyjny.
I zwróćcie uwagę, co mówi Wielki Nakaz Misyjny. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli, w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Wielki nakaz misyjny zwłaszcza jest w Ewangelii Mateusza, ale to jest część tego nakazu z Ewangelii Marka. To jest ta ostatnie słowa Jezusa w Ewangelii Marka. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. To jest do nas. Do każdego wierzącego. To nie jest do księdza, pastora, duchownego, tylko to jest do każdego wierzącego. Możesz sobie... Kolejna rzecz, z którą my się zmagamy. Myślimy sobie tak, ale to ja nie mam tego daru. Ludzie mówią tak, ale ja nie mam tego daru. To jest dla każdego człowieka. Bo on mówi, że wierzący. Jesteś wierzący? Możesz powiedzieć tak, jestem wierzący? No to on mówi, wierzący, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Jest dla każdego. Ostatnie zadanie każdego członka Kościoła. Po prostu. I jest fragment w Księdze Izajasza. Chciałbym, żebyśmy chwilę się skupili na pewnym fragmencie ważnym. Wiecie, jakie jest najważniejsze proroctwo dotyczące Jezusa? Najbardziej trafne proroctwo w Starym Testamencie dotyczące Jezusa? Powiedzcie. Który fragment mówi najbardziej wyraźne, prorocze słowa zapowiadające Mesjasza, zapowiadające cierpienie Jezusa? Oczywiście. Izajasza 53. Koniecznie to jest lektura obowiązkowa. 53 rozdział Izajasza. I ten rozdział Izajasza 53 mówi takie słowa. Jarek, proszę. 4 i 5. Lecz on, zwróćcie uwagę, Izajasz, który żył wiele wieków, zanim się narodził Jezus, prorokował o Jezusie, mówi tak, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Niestety, duża część Kościoła, fragment ten, to proroctwo Izajasza traktuje w symboliczny sposób, że Jezus mówi tak, on nasze cierpienia wziął na siebie, my, on właśnie na przykład to, trzecia od dołu linijka, występki nasze, starty za winy nasze, myślimy tak, Jezus umarł na drzewie krzyża za nasze winy, on wziął na siebie nasze grzechy. Jest to prawdą? No tak, jest to prawdą. On wziął na siebie nasze winy, ale ten fragment mówi coś dużo więcej. On mówi, on nasze choroby nosi, jego ranami jesteśmy uleczeni. Niestety, jak wam powiedziałem, duża część Kościoła traktuje to symbolicznie. Mówię, to jest taki symbol, że on chce nas uleczyć, żebyśmy byli dobrymi chrześcijanami. Rozumiecie? Ja także, my czytamy Pismo Święte przez filtry. My czytamy te... Każdy z nas ma filtry. Nikt z nas nie jest wolny od tego. Tylko jakie masz filtry? To jest ważne pytanie. Wszyscy mamy filtry. Wszyscy. Dlatego, że grzech nakłada filtry. Pamiętacie, mówiłem wam kiedyś, jak Adam miał filtr pierwszy? Kiedy Adam zjadł z owocu owoc zakazany, co się stało? Schował się przed Bogiem za drzewem. Co to znaczy? Na jego serce, na jego serduchu został nałożony filtr, że Pan się pogniewa, że Pan go zbije. Rozumiecie? Filtr. Grzech nakłada na filtr. Ten filtr nazywa się zwiedzenie. Grzech nas zwodzi, czyli zmienia nasz sposób patrzenia na Boga i zaczynamy się chować przed Bogiem. Jak zgrzeszymy, to chowamy się przed Bogiem. To jest filtr. I ja czytałem te fragmenty Pisma Świętego przez takie filtry. Jeden z filtrów mówił o tym, że trzeba to traktować symbolicznie. To jest symbol pewnie, że Bóg chce nas uzdrowić. Słuchajcie, Bóg chce uzdrowić całego człowieka. Chce uzdrowić twoje zranione serce, twoje zranione emocje, ale chce też uzdrowić twoje chore ciało.
I to trzeba traktować dosłownie, a nie symbolicznie. I zaraz wam pokażę, dlaczego tak jest. Zwróćcie uwagę, ten fragment, właśnie ten fragment z Księgi Izajasza został powtórzony przez Ewangelistę. W Ewangelii Mateusza, kolejny slajd, w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale, wtedy, kiedy Jezus uzdrawia. Wiecie, że wokół Jezusa gromadzili się chorzy, a On ich uzdrawiał. Jest napisane po takiej, jednej z takich sytuacji. A gdy nastał wieczór, przywiedli do Niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Uzdrawiał wszystkich. Jak ktokolwiek przyszedł do Niego z chorobą, to Jezus nie powiedział do Niego: ty, Kasiu, dzisiaj nie, bo ty jeszcze chciałbym, żebyś jeszcze trochę choroby miał, bo ona ci tam pomoże ci się zmienić. Rozumiecie? On uzdrawiał wszystkich, którzy się mieli źle. Jak tylko chory przyszedł do Niego i powiedział: Panie, zmiłuj się nade mną, uzdrawiał wszystkich. Biblia bardzo często używa w temacie uzdrowienia, że Jezus uzdrowił wszystkie. Wszystkie choroby uzdrowił wszystkich, którzy do Niego przyszli. Wszystkich. Zawsze. I co dalej mówi Pismo Święte? Aby się spełniło, po co On ich uzdrowił? Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Rozumiecie? Ewangelista mówi wyraźnie: hola, hola, nie traktujcie tego symbolicznie, bo to było dosłowne wypełnienie słów. On naprawdę poniósł wszystkie nasze choroby. Jezus wziął to na siebie, żebyśmy my tego nie musieli nosić. Na tym polega wymiana krzyża. Wiecie, wymiana krzyża polegała na tym, że my mieliśmy stare życie i przynieśliśmy Jezusowi do krzyża stare życie, a On zamienił je na nowe życie, na nowego człowieka. Ale my przyszliśmy także z naszymi grzechami i On dał nam swoją świętość. To jest wymiana krzyża. Tak? Wiecie, na czym polega wymiana krzyża? Chrześcijaństwo nie polega na tym, żebyś się zmienił, tylko żebyś przyszedł pod krzyż Jezusa, a to On wymienia twoje stare życie na nowe, wymienia twoje grzechy na świętość, wymienia twoje przekleństwo na błogosławieństwo i twoje choroby na zdrowie. Częścią wymiany krzyża jest to, On zamienia choroby na zdrowie. Musimy to wziąć przez wiarę, bo inaczej będziemy chodzili w chorobach tak jak ten świat. Wielu chrześcijan się zmaga z tym. I na czym polega problem? Problemem jest to, że ktoś nas oszukał. Oszukał i my nie wierzymy do końca. Widzicie, jest wielu bożych nawet mężów. Ja mam świadomość, że my wszyscy się z tym zmagamy, bo nawet wielcy boży mężowie się z tym zmagali. Nawet boży mężowie, którzy mieli niezwykłą skuteczność w modlitwach o uzdrowienie. Wiecie, jednym z takich ludzi był między innymi John Wimber. Nie wiem, czy znacie Johna Wimbera. Ja jego książkę czytałem jako jedną z pierwszych zakazanych książek jeszcze w klasztorze, pod szufladą miałem. Johna Wimbera. Chodzenie w mocy? Coś takiego. Jak mi się wydaje. Nie pamiętam dokładnie tytułu. I wiecie, Carrie Blake wspomina o Johnie Wimberze, on już nie żyje. I mówi tak. John Wimber miał pewien problem. To mówi jego współpracownik, bo kiedyś Carrie się spotkał ze współpracownikiem Johna Wimbera i mówi, ten współpracownik powiedział mu tak: wiesz co, Carrie? John Wimber, kiedy dopóki żył, miał pewien problem. Problem polega na tym, że on się wahał. On mówi, raz wierzył w to, że zdrowie, fizyczne zdrowie jest zawarte w odkupieniu Jezusa, że to jest jego dziedzictwo, że on może z tego korzystać, a innym razem wątpił w to, nie był pewny. John Wimber zmarł na jakąś tam chorobę. I ja widziałem znam wielu bożych mężów, którzy pomierali na choroby. Dlatego chcę wam powiedzieć, to nie jest takie, wiecie, hop-siup, ale wierzę, że musimy iść w tę stronę, żeby budować naszą wiarę w tym temacie. Dlatego też potrzebujemy nasiąkać tym tematem, a to nie jest tego typu temat na jedno nauczanie niedzielne. Niestety w zasadzie nie. To jest coś, czym musimy się karmić systematycznie, wierzyć i modlić się o kwestii chorób. Musimy to robić. Kiedy będziemy szli na ulicę także. Musimy to robić, zacząć to praktykować. Ale musimy nasiąkać tym tematem. I ten fragment z Księgi Izajasza mówi jeszcze coś. Zwróćcie uwagę jeszcze dalej. Księga Izajasza 53, i tutaj wybrałem kilka wersji. Z tego właśnie
wielkiego, cudownego proroctwa o Jezusie. Wyciągnąłem tylko kilka fragmentów. Pan Jego, czyli Jezusa, dotknął karą za winę nas wszystkich. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Jezus był tym, który poniósł nasze winy. Tak? My znamy te fragmenty i wierzymy w to, że Jezus poniósł na drzewo krzyża to, co było naszą słabością, naszym grzechem. To przyjmujemy. Jest pytanie, czy choroby także poniósł na drzewie krzyża? Bo my, albo bym powiedział my, chrześcijanie łatwo są w stanie uwierzyć, że Jezus umarł za ich grzechy. Każde wyznanie chrześcijańskie w zasadzie wierzy w to, że Jezus umarł za nasze grzechy. Ale czy dotyczy to także każdej choroby? Carrie Blake, proszę kolejny slajd. Carrie Blake powiedział tak. Cokolwiek Jezus zrobił z naszymi grzechami, to samo zrobił z chorobami. To jest ważne. Cokolwiek dotyczy grzechów, to także dotyczy chorób. Cokolwiek Jezus zrobił z chorobami, uwierzyliśmy, że On poszedł na drzewo krzyża, żeby rozprawić się z naszymi grzechami. W to uwierzyliśmy. To nawet ja wierzyłem dawniej, kiedy jeszcze byłem daleko od Boga. To nawet ja wierzyłem, bo gdzieś tam zawsze to się pojawia w kościele, że Jezus umarł za nasze grzechy, poniósł na drzewo krzyża nasze winy. Ale czy On to samo zrobił z moimi chorobami? W to nie wierzyłem. I wiele, duża część Kościoła nie wierzy w to. Wierzą, że Bóg poradził sobie z naszymi grzechami, ale nie wierzą w to, że poradził sobie z chorobami. Natomiast uważam, że musimy być przekonani do tego, co powiedział tutaj Kary. Cokolwiek Jezus zrobił z naszymi grzechami, to samo zrobił z naszymi chorobami. To jest jednym z celów, które chciałbym jakby na to dzisiejsze spotkanie nasze. To jest, abyśmy byli przekonani, że choroby są w tym samym pakiecie jak grzechy. Tak jak grzech jest diabelskim dziełem, tak samo choroba jest diabelskim dziełem. Tak samo jak Jezus umarł za nasze grzechy, tak samo umarł za nasze choroby. Rozumiecie? Bo są tacy chrześcijanie, którzy nie wierzą w to, że Jezus umarł za ich choroby. Są chrześcijanie, którzy nie wierzą w to, że umarł za każdą chorobę. Myślą sobie może tak, no za niektóre choroby umarł, ale za niektóre nie. Z niektórych chorób Bóg chce wprawdzie, nawet są tacy, którzy mówią tak, no Bóg chce wprawdzie uzdrawiać, ale nie ze wszystkiego. Ale nie ze wszystkiego. Zwróćcie uwagę, chciałbym powiedzieć coś ważnego. Jeśli Bożą wolą jest, żebyś zmagał się z pewnymi chorobami, to tak samo Jego wolą musiałoby być, żebyś zmagał się z pewnymi grzechami. Rozumiecie? Jeżeli Jego wolą jest, żeby ludzie na pewne choroby chorowali, to tak samo Jego wolą musiałoby być to, żeby dalej zmagali się z pewnymi grzechami. To jest ważne. To, co zrobił z grzechami, to samo zrobił z chorobami. Jeżeli chce, żeby człowiek chorował, to tak samo tak jakby chciał, żeby człowiek grzeszył. To jest dokładnie to samo. Jeżeli Bóg chciałby, żeby człowiek chorował, to chciałby, żeby człowiek grzeszył. A to jest absurd. Zupełnie nie do przyjęcia. Tak samo jak nienawidzi grzechu, tak samo nienawidzi choroby. Każdej. Bo jeśli nienawidzi każdego grzechu, to nienawidzi każdej choroby. Tak? Cieszę się, że entuzjastycznie reagujecie.
naprawdę tak jest. Naprawdę tak jest. Rozprawił się z każdą chorobą. I zwróćcie uwagę, list do Kolosan, proszę kolejny slajd. List do Kolosan mówi tak, drugi rozdział. Niesamowity fragment, który musimy pamiętać. 14-15. Jezus wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim, w Jezusie, triumf nad nimi. W nim też w krzyżu. To jest z małej litery, autor prawdopodobnie myśli o krzyżu. To jest w Jezusie na krzyżu. Odniósł triumf. Rozumiecie? Bóg usunął grzechy. My bardzo często patrzymy na ten fragment, myśląc o grzechach, o naszych winach, ale to samo dotyczy chorób. Jezus przybił do drzewa krzyża każdy zapis dłużny. My czasami myślimy tak, a jak zrobię coś niewłaściwego, chyba mnie Bóg pokarał. Na przykład ja się bardzo często spotkałem z chrześcijanami, którzy myślą tak, a jak się nie pomodlę, na przykład brzuch mi zabolał, o chyba się nie pomodliłem, dlatego że się nie pomodliłem przed jedzeniem. Brzuch mnie teraz boli. Wiecie, to się nie ma czego śmiać tak naprawdę, to jest tragiczne. To jest tragiczne. Wielu chrześcijan tak myśli, że jak rozbola ich brzuch, to dlatego, że się nie pomodlili. Pan Bóg cię ukala. Znacie Ratatouille? Pamiętacie, ktoś oglądał Ratatouille? Świetny to jest. Tam bajka o szczurach. Dwa szczury, dwaj bracia idą sobie, wiecie, tam śmigają sobie przez śmietnisko, ale jeden idzie tylko na dwóch łapkach i ten Emil, ten szczur patrzy na tego drugiego i mówi, o czego ty tak chodzisz? A ten mówi, bo ja nie chcę, żeby moja łapka się brudziła, bo tą łapkę później jem, a on taki był czyścią, szczurek. A Emil mówi do niego tak, w ogóle nie rozumiejąc swojego brata, mówi, rób sobie jak chcesz, ale jak tatko się dowie, że ty tak chodzisz, to ci da kale. Ja sobie myślę, wiecie, ten obraz na chrześcijan. Wielu chrześcijan myśli tak, jak tatko się dowie, co ty robisz, to ci da kale. My tak myślimy. Jak tatko się dowie, że się nie pomyliłeś przed jedzeniem, to ci da kale, zakale ci da chorobę brzucha. My myślimy w taki sposób, że tatko daje nam karę, że się nie pomodliłem, za karę daje chorobę. Wiecie, ja już z tego gdzieś, ja już mi to wyparowało już to myślenie, ale ja mam świadomość, że duża część Kościoła zmaga się z tymi kłamstwami, że Bóg za karę nam daje pewne rzeczy, że bo był grzesznikiem, no i teraz za karę, ma to, za karę, rozumiecie? Ktoś był cudzołożnikiem całe życie i teraz go pokarała, pani Gozia go pokarała i mu się takie coś stało, że ma teraz choroby, wiecie, na przykład jakieś tam, nie wiem, akurat takie, wiecie, narządów jakichś i za karę, pan Bóg go pokarał. Rozumiecie? My tak myślimy czasami w takich kategoriach, że Bóg daje ci coś za karę. To w ogóle jest bardzo ciekawy, temat kary jest bardzo ciekawy. Ja koniecznie chciałbym, żebyśmy się tym zajęli, bo on sprawia, że my czasami myślimy, że Bóg daje ci, że tatko ci odgodowy, to ci do kale. My tak myślimy, bo gdzieś siedzi w człowieku, że Bóg nam się, po prostu nam dokopie, że on jak strażnik Teksasu. Nie, on jest zdrowy. Nic, co jest w królestwie ciemności, nie pochodzi od tatka naszego. Nic. Ani grzech, to nie, Bóg nie chce, żebyśmy grzeszyli, ale tak samo jak nie chce, żebyśmy grzeszyli, tak samo nie chce, żebyśmy chorowali. Tatko chce, żebyśmy byli zdrowi, bo on jest zdrowy. On jest święty, on chce, żebyśmy byli święci. To jest jego serce, serce taty. Wyobraźcie sobie, że wiecie, nasze dzieci czasami broją. Jak dziecko zbroi, to że na przykład... Ja niesamowite to jest, jak chrześcijanie sobie próbują to wyjaśnić, co się stało i myślą sobie, no, że Bóg im to dał, bo coś zrobili. Wyobraź sobie, że chciałbyś, żeby twoje dziecko poparzyło się, żeby się wrzątek wylał i poparzyło sobie skórę, żeby się czegoś nauczyło. Nie, żeby się czegoś nauczyło, to dobrze mu się wylało. Wiecie, my jako rodzice, ziemscy, niedoskonali, grzeszni, rodzice, my nie wyobrażamy sobie,
że jak nasze dzieci zachorują, to myśl sobie, wolą to ja mieć, niż żeby dziecko. Rozumiecie, to jest serce rodzica, a my czasami myślimy tak o Bogu. Jest dużo takich fragmentów, które pokazują, i my myślimy sobie tak, one pokazują, jakby Bóg ukarał człowieka. W ogóle, jak mówię, temat kary to jest coś jeszcze osobnego, czymś całkowicie trzeba osobno zająć, ale one wypaczają, jest wiele fragmentów, które wypacza nasz sposób myślenia, bo one pokazują Boga jako takiego karcącego. To jest nieprawda. Biblia wcale o tym nie mówi. Wcale o tym nie mówi. Tylko nasze filtry sprawiają, że my to tak postrzegamy. I teraz zobaczcie. Kolejny fragment. Jan 19:30 to jest coś, o czym nam mówił zawsze Reinhard. To musimy mieć na pamięć wykute. Jan 19:30. A Jezus powiedział na drzewie krzyża: wykonało się. To jest, co to jest? To jest Boża wola. To jest, wiecie co? To jest, bym powiedział, to jest akt prawny. To jest twój akt prawny. Akt prawny. Bóg powiedział: wykonało się. Na drzewie krzyża. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, wykonało się nasze uzdrowienie. Możesz sobie zadać pytanie, czy Bóg chce? I od momentu, w którym powiedział, wykonało się, to klamka zapadła. Klamka zapadła. Już nie ma już powrotu do tego, co było wcześniej. Nie ma powrotu. Wykonało się. On zawsze teraz chce uzdrawiać. On już umarł, klamka zapadła. Dlatego na dzień dzisiejszy, tak jak mówi Cary Blake, on mówi coś takiego bardzo ciekawego, że w dniu dzisiejszym my tylko mamy wykonywać to, co się dokonało na drzewie krzyża. My dzisiaj przychodzimy do człowieka chorego, do człowieka zdemonizowanego i mówimy: szatanie, to jest nakaz eksmisji. Wiecie, szatan ma dzisiaj dostać nakaz eksmisji. Jakkolwiek, czy to jest zdemonizowanie i człowiek potrzebuje uwolnienia od demonów, od lęku, od czegokolwiek, czy też jest to nauk, z którym ludzie walczą, czy to jest choroba? Pokazujesz mu nakaz eksmisji. A nakaz eksmisji jest podpisany tym fragmentem. Jan 19:30. Wykonało się. Dzisiaj diabeł nie ma żadnej dyskusji. Wykonało się. To jest coś, co musimy... Możesz się zastanawiać. Czy na pewno? Tak. Odkąd Jezus powiedział, wykonało się, to na pewno. Na pewno. I chciałbym jeszcze sięgnąć po coś, bo my się zastanawiamy. My się zastanawiamy bardzo często, czy zawsze, ja też się z tym zmagałem, to na koniec wam chciałbym was zostawić z tą rzeczą. Czy zawsze Bóg chce uzdrawiać? Krótka ankieta. Kto z was wierzy, że Bóg chce zawsze uzdrawiać? Co ja tutaj robię? Wszelki datek dobry i doskonały pochodzi od Ojca z nieba. Wszelki. Czy Bóg zawsze chce uzdrawiać? Zawsze chce uzdrawiać. I jest pewien bardzo ciekawy fragment, długi fragment, to jest 5 Mojżeszowa, 28 rozdział. Chciałbym, żebyśmy się tym rozdziałem 28 zajęli kiedyś, ale on jest powiązany z czymś bardzo ważnym, dlatego to nie jest może jeszcze na dziś, ale chciałbym. I ten fragment, Paweł akurat wyszedł, ale Paweł często, nawet dzisiaj, cytował fragment z tego 5 Mojżeszowej 28. W 5 Mojżeszowej 28 ona mówi o błogosławieństwie, które Bóg zamierzył dla nas i o przekleństwie, które spadnie na człowieka, kiedy nie będzie posłuszny Bogu, kiedy o tym, co się stanie, jeżeli będziesz chodził za Bogiem i o tym, co się stanie, kiedy będziesz chodził za diabłem, można powiedzieć krótko. Fragment nie jest taki łatwy, dlatego go nie chciałbym wyjaśniać teraz, ale wiecie, co jest ciekawe w tym fragmencie, w tym całym 28 rozdziale 5 Mojżeszowej. Widzimy tam serce Ojca. Co chce dla nas tato? I tam widać też, czy on zawsze chce uzdrawiać, czy nie zawsze. Wiecie, co jest w tym fragmencie? Między innymi, wyciągnąłem tylko jeden fragment. Proszę, Jarek, kolejny slajd. Mówi w 5 Mojżeszowej 28:13. Paweł często się tak modli.
uczyni cię Pan głową, a nie ogonem. I będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole. To chce Bóg dla ciebie. Wiecie, ja jak czytałem te fragmenty jeszcze dawno, dawno, byłem młodym chrześcijaninem. Mnie one zaskakiwały. Ja myślałem, czy Bóg zawsze chce? Zwróćcie uwagę, ten fragment jest bardzo radykalny. Bardzo radykalny jest. Wiecie, on jest wyśrubowany bardzo mocno. I on mówi tak. I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem. I będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole. I powiem wam, ten fragment kasuje wszelkie nasze dyskusje na ten temat, czy Bóg chce zawsze uzdrawiać, a może czasami chce chorobę. Bo ja się wielokrotnie stykałem z tym, że chrześcijanie myślą tak, ale gdyby nie ta choroba, to ja bym się nie upamiętał. Tak, to prawda jest, że czasami chorobie my zaczynamy wołać do Boga i się nawracamy. I tak było ze mną. Wiecie, ja w czasie choroby zacząłem modlić się do Boga i Bóg przyszedł. Objawił mi się w czasie choroby. To prawda, że Bóg wykorzystuje niekiedy chorobę, ale problem, pytanie jest takie, czy to On daje chorobę, żeby to zrobić? Nie. On wykorzystuje, bo Biblia mówi bardzo wyraźnie, że Pan współdziała we wszystkim ku dobremu. On we wszystkim współdziała, a nie daje wszystko, tylko we wszystkim współdziała. On także w chorobie współdziała dla naszego dobra, ale nie On ją daje. Dlaczego? Bo Jego wola jest taka, mówię Paweł, że Ty to często cytujesz, tak? Uczyni Cię Pan głową, a nie ogonem. To jest Boża wola dla nas. Bóg chce nas uczynić głową, a nie ogonem. Wiecie, niestety nasza rzeczywistość szara, naszego życia, nie nam bardzo często tego nie pokazuje. Bardzo często zmagamy się z tym, że nie jesteśmy głową. Nie jesteśmy głową w naszym środowisku, nie jesteśmy głową w naszej rodzinie, która jest niewierząca, tylko czasami jesteśmy tym ogonem. Niestety tak jest. Ale Boża wola to nie jest nasze doświadczenie, tylko to jest to. Już wam powiedziałem, tak? Nie bazujmy, nie budujmy naszej teologii na naszym doświadczeniu, bo wtedy dojdziemy do przekonania, no, że Bóg nie zawsze chce uzdrawiać, że czasami chce, żebyśmy byli ogonem, żeby nas czegoś nauczyć, żebyśmy byli pokorni, albo chce nam dać kale. Wiecie, my czasami budujemy naszą teologię, nasze zrozumienie Pana Boga na naszym doświadczeniu i dochodzimy do takich rzeczy. I później nam się w ogóle nie zgadza Pismo Święte. My czytamy te fragmenty i nie rozumiemy. Niby te fragmenty mówią o tym, ale ja widzę, że moje życie tak nie wygląda. Nie, to nie moje życie wyznacza teologię, tylko to. A Pismo Święte mówi tak, Bóg uczyni cię głową, a nie ogonem i będziesz zawsze tylko. Czy Bóg chce zawsze tylko uzdrawiać? Tak, zawsze tylko na górze, a nigdy na dole. Nigdy żadnej choroby, nigdy na dole. Mnie te fragmenty upewniały w tym, że On chce nigdy choroby dla nas, nigdy. Nie pytaj się, nie zastanawiaj się, ale Bóg mnie w tej chorobie czegoś nauczył. Tak, nauczył cię, bo być może w inny sposób byś się tego nie nauczył, bo jesteśmy tępymi osiołkami, które czasami uczą się dopiero wtedy, kiedy kopniaka dostaną od życia, od choroby, od różnych sytuacji. Po prostu. I Bóg współdziała we wszystkim. Ale to nie On nam to daje, bo On chce, żebyśmy zawsze byli tylko na górze. To, że my się nie uczymy zawsze w różnych sytuacjach, to jest inna historia. Ale On chce, żebyśmy zawsze byli tylko na górze, a nigdy na dole. Żebyśmy zawsze byli zdrowi, a nigdy chorzy.